studiu jest Łukasz Balcer, zwycięzca suwalskiego programu Metamorfozy. Dzień dobry, witam. Dzień dobry, witam serdecznie. Witam serdecznie. I Mieczysław Osys, dyrektor Suwałki Plaza. Dzień dobry, witam wszystkich, bardzo ciepło. Zacznijmy może od zwycięzcy, nasz bohater tego weekendu. Emocje już opadły, finał odbył się w sobotę. Moc gratulacji, serdeczności, nagród. Tak, finał odbył się w sobotę, emocje nadal są jeszcze żywe, bo to raptem jeden dzień temu. Przy okazji chciałbym serdecznie podziękować wszystkim osobom, które się przyczyniły do stworzenia programu Metamorfozy oraz osobom, które no, kibicowały mi i trzymały za mnie kciuki. Panie Łukaszu, jak zmieniło się pana życie w ciągu tych ostatnich 2-3 miesięcy? No, diametralnie się zmieniło życie. Podjąłem różne ćwiczenia fizyczne, zmieniłem dietę, no i nauczyłem się systematyczności, bo to jest podstawa przy odchudzaniu, przy czymkolwiek, co się robi na co dzień. Pojawiła się dieta w pana życiu, no ale z tego co pamiętam, wcześniej też pan nie jadł mięsa, odżywiał się pan inaczej niż większość Polaków. Tak, jestem od kilkunastu lat wegetarianinem, ale do diety wprowadziłem jeszcze więcej owoców i warzyw i zrezygnowałem z pewnych posiłków, które są wysokokaloryczne. Jak wygląda pana śniadanie, obiad? Śniadanie to jest szejk owocowy z dodatkiem zielonych warzyw, na przykład rukoli, kiełków teraz, no i czekam na nowaliki. Zakupy robi pan w normalnym sklepie? W różnych miejscach, gdzie są zdrowe, organiczne produkty oraz sam też zajmuję się na przykład kiełkowaniem, czyli robieniem kiełków. Metamorfozy, przemiany, to nie tylko zdrowe odżywianie. Co jeszcze zmieniło się? Coś w ubiorze? No na pewno. No, rzeczy, które wcześniej na mnie pasowały, już nie pasują na mnie, ponieważ schudłem ponad kilkanaście kilogramów. A w ubiorze też styliści pokazali kierunki, w jakich powinniśmy iść, jak się powinniśmy ubierać i no, jak na co dzień chodzić. I no, po prostu pomogli nam stworzyć nowy wizerunek. Kilkanaście kilogramów praktycznie w 2 miesiące. Dobrze się pan z tym czuje, naprawdę? Tak, z każdym kilogramem, który mi ubywał, dodawało mi to energii do życia i do działania. Tak więc no, uważam to za największy sukces po prostu tych metamorfoz. I tak jak u mnie, tak u wszystkich uczestników, to jest największa zmiana. I to jest największy sukces, a nie te nagrody, w tym wycieczka zagraniczna, chociaż to też miłe. Tak, miło, że osoby, które na mnie głosowały, zauważyły te zmiany i pomogły mi w zdobyciu tej wycieczki. No, oczywiście przykre, że jest jedna tylko wygrana, bo każdy z nas pracował ciężko, ale też no, myślę, że to, co zdobyliśmy przez te 2 miesiące, pracując nad sobą, zostaje nam na całe życie. Pozwolicie państwo, że z tego miejsca jeszcze raz pogratuluję panu Łukaszowi Balcerowi zwycięstwa wspaniałego. Wszystkiego dobrego panie Łukaszu, żeby pan wytrwał w tych postanowieniach. Również chciałbym pogratulować wszystkim uczestnikom pozostałym. Wszyscy mogą się czuć, absolutnie mogą się czuć zwycięzcami tego programu. Wszyscy zmienili siebie, tak jak pan Łukasz wspomniał, zmienili nie tylko swój wygląd, ale również swoje wnętrze, swoje poczucie wartości. Stali się innymi ludźmi, nabrali nowych nawyków. Na pewno odbije się to cudownie na ich zdrowiu, na ich samopoczuciu, również na ich sukcesach zawodowych, życiowych, prywatnych. Bo takie rzeczy również mam potwierdzenie od kilku uczestników i już mają miejsce w ciągu tego krótkiego czasu trwania programu. Te osoby się zmieniają. Nagle postawiły sobie nowe cele życiowe, nabrały energii do uczenia się czegoś nowego, do studiowania czegoś nowego, do zmienienia czegoś w swoim życiu i zawodowym, i prywatnym. Takie było zamierzenie tego programu i te zamierzenia się sprawdziły. Chciałbym wszystkim też suwalczanom podziękować za wielkie zainteresowanie tym programem, za liczne głosy oddane na pana Łukasza i na pozostałych uczestników, na wspaniałe uczestnictwo w finale, który zamknął nasz program, który odbył się w sobotę. Ta frekwencja świadczyła o zainteresowaniu państwa. Mam nadzieję, że również udzielą się te wszystkie dobre rady
te również, których w tej chwili pan Łukasz udzielił. Wszystkim państwa ten program dobrze, gdyby zaraził tego bakcyla pozytywnego, wprowadził do każdego z państwa. To pojawiają się też pytania, czy będzie kontynuacja tego programu, bo okazuje się, że są chętni, aczkolwiek taka impreza to duże przedsięwzięcie. Tego nie organizuje się tak z miejsca. To duże przedsięwzięcie. Teraz po zakończeniu czujemy i ulgę z jednej strony, że wszystko się udało, że nie było jakichś wpadek potężnych, że państwo czy na stronach internetowych, czy w innych mediach. Bo niby dużo dobrej zabawy, ale nie skrytykowaliście. Dużo osób stresuje się przy okazji. Tak? Ale muszę powiedzieć i tu podziękować też z tego miejsca. Mamy wspaniałych partnerów. Trudno mi z tego miejsca i w tym miejscu zajmować państwa czas i ich wymienić. To są współorganizatorzy, to są partnerzy nasi, to są najemcy. Wiele, wiele osób, które przyczyniły się do sukcesu tego programu. I zainteresowanie nie słabnie. To zainteresowanie, które wywołał ten program, już musi się przekuć na plany następnej imprezy tego typu, następnej akcji. Oczywiście jeszcze nie mamy tego terminu. Myślimy albo o jesieni tego roku, czyli już dość szybko, bądź o bardzo wczesnej wiośnie przyszłego roku. O ścisłych terminach z pewnością na wszystkich łamach, mediach, we wszystkich mediach będziemy państwa informować.